Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na kolejne spotkanie z Feyenoordem Rotterdam w ramach serii łowca Pucharów w FMie 2024, gdzie mamy 5 lutego roku 2028, i jak już większość z Was zdążyła zauważyć, naszym przeciwnikiem w barażu, czyli jednej 16 Champions League, będzie drużyna Rafy Beniteza Inter Mediolan i pierwsze spotkanie. Dzisiaj na stadio San Siro zaraz sobie rozegramy. Na początku, jednak, chciałbym przypomnieć, że warto zasubskrybować kanał i być na bieżąco. Już jesteśmy bardzo blisko 18 tysięcy subskrypcji, więc zapraszam Was serdecznie, aby ten cel wspólnie zrealizować. No i oczywiście, wpadajcie na nasze media społecznościowe, do których linki macie zawsze pod odcinkami w opisie. No, ale na początku, szybko wam pokażę, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach. Te dwa wyniki pamiętamy. 4-0 Cvole, 4-0 Bazylea. No ale to losowanie słabe. Zaraz o tym losowaniu też pogadamy. Potem gramy mecz wyjazdowy z Necknajmehen. No i tu remisujemy na Het Gofer Stadion 00. Słaby mecz w naszym wykonaniu. Naprawdę słabe spotkanie. I ten remis, co prawda, niby mieliśmy przewagę w posiadaniu piłki cały mecz. Ale to generalnie nie przełożyło się na dobry wynik. MVP tego meczu Mario Diallo, czyli nasz młody portugalski środkowy, Brońca. Więc tutaj punkty tracimy, ale punkty traci też PSV i Ajax Amsterdam. O tym też zaraz wam powiem. Eee, natomiast mamy jeszcze ćwierćfinał z AZ Alkmaar i to jest puchar Holandii. Tu już całkowita, jak widzimy, dominacja na de Kuip. Bramka Francesco Pio Esposito, a jakże 23 w tym. Sezonie. Także awansujemy do półfinału. Jeszcze nie wiem tylko z kim zagramy, bo losowania nie było. No i teraz tak, jeżeli chodzi o mecze ligowe, to jak mówiłem, Eindhoven przegrywa na wyjeździe z Valvik, Ajax Amsterdam przegrywa na wyjeździe z Emen. Także tutaj tylko ten punkcik do przodu idziemy. Mamy 8 nad Eindhoven punktów przewagi i aż 13 nad Ajaxem. Szkoda, że nie wygrywamy z Nijmegen, bo mielibyśmy tych punktów już 10. No do końca jeszcze 13 kolejek, ale mimo wszystko uważam, że Feyenoord jednak jest faworytem do zdobycia po raz trzeci z rzędu tytułu. Super sprawa. No ale dobra, wracamy do Champions League. No i teraz tak E, w Champions League słuchajcie, trafiliśmy najgorzej jak tylko mogliśmy, bo można było zdecydowanie łatwiej. E, są inne pary: Atletico Barcelona, Atalanta City, Galatasaray Real Madrid, Lipsk Chelsea, Bilbao Arsenal, Dortmund PSG i Freiburg Benfica. Wolałbym trafić na Dortmund albo na Atletic Bilbao, albo na Atalante, albo na e, Atletico Madrid, ale można też było trafić na Freiburg, byłoby łatwo. Z Interem powiem tak, szanse nasze są bardzo małe. Inter jest klubem bardzo, bardzo mocnym. Oni. Słuchajcie, są na miejscu pierwszym. Mają 10 punktów przewagi. Tu mowa o Serii A, oczywiście, ale mają takich piłkarzy jak Alessandro Bastoni, 28-letni kapitalny środkowy obrońca. Mają Federico Di Marco, 30-letniego. Mają Benjamina Pavar da w środku obrony. To jest Nicolo Barella, tutaj. No to są absolutnie zawodnicy, którzy są o klasę lepsi niż piłkarze Feyenoordu, tak? Mateusz Nunes, no i w ataku Lautaro. Martinez. Więc będzie nam bardzo, bardzo ciężko z Interem Mediolan wygrać te, te baraże. Więc tutaj, jakby ja jestem nastawiony na to, że to się nie uda. Niestety. Natomiast jeszcze się z Interem nie mierzyliśmy. Więc może tutaj. O, w ogóle nie wchodziłem nigdy. Nie wchodziłem nigdy w ten. Yy, co to w ogóle jest? To jest nasz terminarz. Więc aż dziwne, że. Aha, to jest nasz. Nigdy tu nie klikałem, dlatego tak się zdziwiłem. Co to jest? A to jest nasz terminarz tak wycięty, śmieszny. Dobra, w każdym razie nigdy z nimi nie graliśmy jako Feyenoord. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dzisiaj pierwszy mecz, mecz wyjazdowy na San Siro w Mediolanie. No więc nasze szanse pewnie małe, żeby tutaj wygrać. Ale może o ten remis udałoby się powalczyć. Może ten remis udałoby się tutaj złapać. A może jakaś jedna akcja i. I wygrana, no ale będzie ciężko. Jak widzimy skład bardzo mocny. My nie będziemy tu nic zmieniać w, z, we własnym składzie. My zagramy tak jak graliśmy do tej pory. Zagramy jednym napastnikiem z Toninho, z Garcją na bokach. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak naprawdę my już nic nie musimy. Najważniejsze jest to, że wyszliśmy z tej fazy y, ligowej. Fajnie byłoby powtórzyć ten sukces z poprzedniego roku i awansować do 1.8. Ale tam trafiliśmy Dortmund. Nie, Wolfsburg, przepraszam, Wolfsburg. W tych barażach tu mamy intermediolan, czyli jakby troszkę jednak wyżej. Zobaczmy, co nam tutaj los da w półfinale. Pucharu Holandii. No wiadomo, że nie chcielibyśmy trafić Eindhoven jeszcze na przykład na wyjeździe, ale zobaczymy. I nie trafimy Eindhoven, trafimy na Herenwen na wyjeździe, więc tu będziemy faworytem. I być może w wielkim finale spotkamy się właśnie z ekipą. Z, yy, z, z, z Philips Stadion. Zobaczymy. Zobaczymy. My natomiast już zmierzamy do meczu z Interem Mediolan. Co ty byś chciał? Ty byś chciał występować w pierwszym zespole? No raczej to jest niemożliwe. Yy, natomiast, no. no nie, nie mogę tutaj absolutnie nic temu norweskiemu pomocnikowi obiecać, bo to nie jest zawodnik, którego ja w jakichkolwiek planach swoich widzę. Wręcz przeciwnie, niestety nie udało nam się sprzedać yy, Iwanusecza. Nie dogadał się on z, yy, z, z, z Anderlechtem, yy, więc yy, on jest w tym momencie, no właśnie, gdzie on jest? Iwanusecz, czy ja mówię o kimś innym teraz? Kogo mi się teraz nie udało sprzedać? Gdzieś tam nam ostatnio transfer nie wypalił. Iwanusecz, a nie, nie Iwanusecz, bo on jest w Realu Sociedad. Ktoś tu się nie dogadał z Anderlechtem. O kim ja myślę teraz? Kto tutaj nie? Kto tutaj się nie dogadał? Zaraz zobaczę, czy będę miał to skrzynce. Hanczko, przepraszam, Boże święty, Dawid Hanczko. E, tak, ja go próbuję sprzedać. Natomiast no niestety no, indywidualna jakby kwestia kontraktu tutaj się zawaliła, nie Ivanusec tylko właśnie Hanczko, już mi się oni pomylili, ale tak chodzi o tego obrońcę ze Słowacji, tam jest zainteresowanie innych zespołów, no, ale już jest po, po okienku transferowym, więc zakładam, że może ewentualnie uda się coś dopiąć w lato w lipcu, w sierpniu, może w czerwcu Zobaczymy, natomiast na ten, moment, e, na ten moment, niestety, ten transfer do skutku nie doszedł. E, mamy, też, e, mamy też, słuchajcie, kwestię juniorów, ale niestety, wygląda na to, że w tym roku będzie problem. Tu, jeszcze a propos juniorów, e, Michael Drent on zagrał kolejne spotkanie w półfinale, w ćwierćfinale Pucharu Holandii. Teraz będzie grał w półfinale, bo chciałbym, żeby on bronił do końca. Nawet jeżeli udałoby nam się awansować do finału i naszym przeciwnikiem będzie PSV Eindhoven, to chciałbym, żeby on bronił żeby już ten bramkarz 18-letni to doświadczenie w najważniejszych meczach łapał. Ja mam dzisiaj Intera, Intera Mediolana za przeciwnika, więc założyłem koszulkę Lazio. Ostatnio jak założyłem koszulkę Barcelony grając z Realem, to udało się wygrać, więc tak sobie myślę, że może kiedy założę koszulkę rywala Interu, myślałem tu nad Romą, ale wy, wybrałem Lazio, to uda się wygrać też z Interem na wyjeździe, ale to może być ciężkie. Natomiast no jakby mamy... Mamy argumenty, żeby na pewno zagrać dobry mecz. No, a zobaczymy, co z tego będzie. Ok, Jean-Martins. Tutaj mamy jeszcze Lobatona. To ich sobie zostawiamy. No i ten Estevan, który jest w Lipsku już w tym momencie. A jak tam mu w tym Lipsku idzie? Ja lubię obserwować. U, 13 bramek w Bundeslidze, a ja chciałem go kupić. Ja pamiętam 18,5 miliona z Palmeiras. Nie wziąłem go, a tu wygląda na to, że mogłem to zrobić, ale wybraliśmy inaczej. Mamy Tonino, naszego tutaj, prawda, lewego skrzydłowego, schodzącego napastnika. Zobaczymy, jak on tutaj się będzie. Na razie ma dwie asysty. W pięciu meczach dobra ocena: 7,06. Średnia, zresztą, Drent, ten Bramkarz też fajnie, fajnie wygląda, jeżeli chodzi o. Yy, średnią ocenę, bo on zgarnął 7-13 za trzy mecze, które rozegrał w Pucharze Holandii. Dobra, gramy dzisiaj też mecz hiszpański, Atletico Barcelona. No spróbujmy coś tutaj dobrego zrobić. Debast, yy, Emil Breivik, yy, mamy Mario Diallo. Dalej na prawej stronie Hartrauda, na stronie lewej Hartman. Tutaj się nic nie zmienia. Timber, Wiffer w środku, chociaż Wiffer widzę, że za dużo nie zagra, więc damy sobie, że o Pedro Gomesa, ale to nie jest absolutnie żaden problem. On da radę, ja o tym wiem. Prawa strona Garcia, lewa strona Tonino i w ataku Francesco Pio Esposito to jest nasza jedenastka na, na spotkanie z Interem Mediolan. Na spotkanie, które my musimy dzisiaj. Yy, nie wiem czy wygrać. Ale powalczyć to bym chciał w Mediolanie. O dobry wynik. Także e, tak to wygląda. To jest skład troszeczkę inny. Jeszcze rok temu tu mieliśmy, e, mieliśmy e, Paraguę, a tu mieliśmy Stengsa. No teraz nie gra ani Stengs, ani Paragua. Stengs pewnie troszkę sfrustrowany tym, że w jego miejsce tutaj wszedł Garcia. Ten młody belgijski zawodnik, no ale czasem tak trzeba, troszkę może zaryzykować, troszkę może dać szansę tym młodym piłkarzom, oni czasem pokażą tą swoją kreatywność, taką młodzieńczą fantazję i może coś z tego wyjdzie, zobaczymy, nie będziemy się jakoś specjalnie tutaj dostosowywali do Interu Mediolan, zagramy swoją piłkę jak mówię, my tutaj absolutnie nie, nie mamy żadnej presji, my już zrobiliśmy co mieliśmy zrobić, bo moim celem na razie na Feyenoord jest wychodzenie po prostu z tej fazy ligowej, na co będzie potem to zależy od losowania, my też nie jesteśmy taką drużyną jak Barcelona, City czy nie wiem, PSG, że sobie możemy na to losowanie patrzeć ze spokojem, tak? U nas wiele od tego losowania zależy. No i tu z Interem no, trafiliśmy, mówię, bardzo, bardzo kiepsko. Natomiast, no, no, powalczmy, bo już nam nic innego nie pozostało. Na czerwono-biało-czarno Feyenoord na e, niebiesko-granatowo, e, oczywiście, Inter, i to oni teraz mają piłkę. Naprawdę mają fantastycznych piłkarzy. To jest zespół, co najmniej yy, mówię, o Jezu, jaka tutaj strata. To w ogóle czasami to się w głowie nie mieści. Co robi teraz Hartman? Oprócz tego, że się położył i prawdopodobnie będzie miał kontuzję, no to y, będziemy też mieli bramkę Lautaro Martineza, ale to już było po tej stracie. Widać, że tu będzie gol. To, to musiała bramka wpaść. To nie było innej opcji, bo, bo już to było jakieś takie dziwne, y, to co się tam wydarzyło. No i niestety, ale przegrywamy 1-0, więc. No, Pokonaliśmy Real Madrid i tymi wspomnieniami będziemy pewnie długo żyć. Hartman, kontuzja to nie jest problem, bo tu mamy oczywiście Alexa Waje, który też zaprezentuje na pewno wysoki poziom, ale szkoda, że rozpoczynamy od razu od drugiej minuty z bramką e, Argentyńczyka i niestety przegrywamy 1 do 0. No ale to mówię, to jakby my już zrobiliśmy w Champions League to, co mieliśmy zrobić. Fajnie mówię, byłoby powtórzyć ten sukces jakim niewątpliwie była jedna ósma finału z zeszłego sezonu, ale wiem, że to może być absolutnie nie do zrobienia. W tych warunkach, jakie w tym momencie mamy w Feyenoordzie, czyli młody zespół. Oczywiście w Lidze nie możemy się usprawiedliwiać już teraz, mając te 8 punktów przewagi nad Eindhoven. Nie możemy mówić, że o, młody zespół i tak dalej, bo tu już musimy dowieść to mistrzostwo. Natomiast w Champions League, no to jest usprawiedliwienie. Tak, ten nasz młody, niedoświadczony zespół, ale teraz był strzał jednego z naszych zawodników, Dehea w ogóle jest bramkarzem Interu Mediola, no to, to, to też jest zawodnik wybitny, absolutnie, jak na te warunki. Wcześniej był, wyobraźcie sobie, u Ruskich, yy, u Sowietów w Zenicie, Sankt Petersburg. To też jest troszeczkę. Zaskakująca, jakby decyzja. Natomiast wynik, który teraz widzimy, to jest absolutnie wynik, który, jakby został do końca, to można by było być zadowolonym. Bo to jest jeszcze wynik, który można na Kuip odrobić. No, no, też nie będziemy faworytem, ale jakby, no, jest to do zrobienia. Natomiast, no, wyższa przegrana będzie nas już, nas już prawdopodobnie eliminowała z z tej gry, no ale oglądajmy, Michael Oliver, mamy sędziego w tym meczu, co rzadko się zdarza w Champions, no i tu też jest taka strata, gdzie no co to w ogóle są, no od tych właśnie strat biorą się te bramki to, dla mnie to jest, fatalnie tu pokazuje Football Manager, fatalnie jest to rozpisane, bo no, to jakby te bramki często nie wynikają z fantastycznych akcji rywali, I o tym już mówiłem. No, jak tu może Gomez stracić piłkę? Mógł zagrać tutaj z powrotem tą piłkę, nie byłoby żadnego problemu. On po prostu. Co to jest w ogóle? To jest śmieszna sprawa. Mamy dwie akcje po dwóch błędach, stratach. To ja się nie godzę na takie pokazywanie tych sytuacji. No, na miłość boską, zróbcie coś z tym twórcy. I pokazujcie jakieś fajne akcje tego Interu, a nie, że my im oddajemy piłkę, jedno, dwa podania, strzał i gol. No słabo jest to rozpisane, naprawdę. Ja rozumiem, że tu Inter jest lepszy i że taki wynik musi paść, no ale jakbym jak zobaczył jakąś jakiś inny schemat rozegrania, to byłbym e, zadowolony, a to takie te bramki wpadają, z, że tak powiem, z dupy naprawdę i niestety przegrywamy już 2 do 0, no i teraz, żeby w ogóle mieć jakiekolwiek szanse w, w, e, w, w Rotterdamie po tym meczu w Mediolanie, no to musielibyśmy tutaj bramkę strzelić jakąś tak, kontaktową, coś, żeby nam dawało nadzieję na mecz, w ale to nie jest jakiś wybitny mecz Interu, na miłość boską Inter w tym meczu nie robi nic, nic oprócz tego, że my im podajemy piłkę, a oni strzelają bramki no niestety, Toninho, może jakiś błysk Brazylijczyka. Toninho do Garci, prze to Di Marco, ale mamy Timbera. Timber i De hea broni, szkoda, bo tu można było popracować nad lepszym wynikiem. Na pewno w tym meczu można było coś więcej zrobić. Tak mi się wydaje, bo Inter tu nie jest zespołem jakimś wybitnie dobrym. No dwa strzały, dwa gole, tak? I, i to jakby, no tyle. I to po naszych błędach absolutnie. A my tutaj coś próbowaliśmy, ale niestety nam nic nie... Nie wpada, nie wchodzi Może jeszcze w drugiej połowie Spróbujemy jakąś bramkę zdobyć Myślę, że, myślę, że są, są na to widoki że, że jest opcja, żeby Feyenoord Tu w drugiej połowie E, przyspieszył tą grę i, i może jakąś kreatywną akcję wykonał i, i jakąś, jakiegoś gola zdobył. Zobaczymy, zobaczymy, ale no ale myślę, że te nasze 2787 e, twarzy, które przyjechało dzisiaj do Mediolanu, no nie jest zadowolone z tego jak tu teraz wygląda, ale myślę, że myślę, że jeszcze tu można coś zrobić. Oby tak było, bo bo tutaj ten Inter nie jest jakoś specjalnie w tym meczu wybitny. Po prostu Daliśmy im dwa razy piłkę i dwa razy zdobyli gola. No, to, dla mnie to jest katastrofa, oczywiście, z punktu widzenia menadżera, ale To Ninio, To Ninio w polu karnym on ma, on ma ten błysk. Alex Zwaje teraz, Alex Zwaje! Nie ma strzału niestety, jest wyblokowany, jest wyblokowany Hiszpan i teraz jest akcja yy, kontrująca nas. Carboni, Carboni biegnie tam sam przez półboiska. Mamy Nicolo Barele, będzie strzelał chyba i rykoszet. co, co tutaj się dzieje? Trzy strzały, trzy bramki interu Mediolan. No to jest. To jest, proszę ja, was dramat. To jest, proszę ja, was dramat, i niestety nic nie jesteśmy w stanie teraz zrobić. No to. Ciężko mi w ogóle w jakikolwiek sposób wytłumaczyć przebieg tego meczu. Bo. E, no nie ma, tu, nie ma tu jakiegoś interu, który byłby porywający. Natomiast jest piekielnie skuteczny, pragmatyczny do bólu. No i taki inter, który nas po prostu w tym momencie zamiata, zdobywa trzy bramki z trzech akcji, no a my tutaj próbowaliśmy, w zasadzie to są bardzo podobne statystyki, no ale interes jest po prostu dzisiaj piekielnie, piekielnie silny. No cóż, 67 minuta spotkania, przegrywamy 0-3, nie mamy tu na dobrą sprawę za bardzo co zrobić z przodu, żeby postraszyć, no można by było wprowadzić Shakila Van Persiego, Santiago Jimeneza i może tutaj liczyć na jakiś błysk Holendra Albo Meksykanina, no ale widzę, że będzie o to ciężko. Widzę, że to nie będzie taka prosta rzecz do zrobienia. Inter prowadzi 3 do 0. Jeszcze tutaj, oczywiście, mamy 20 minut, no ale ciężko. Chociaż mówię, mieliśmy, mieliśmy taki moment, że można było myśleć o tej bramce wyjazdowej. Natomiast, no, ona niewiele by chyba już teraz zrobiła, chociaż no. Ciężko. Ciężko coś tutaj powiedzieć, no podajemy piłkę po prostu, gra... my gramy dla, 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 dla kibiców Mediolanu w tym meczu, to Feyenoord gra dla Interu, to Feyenoord w tym momencie jest zespołem, który oddaje pole gry Mediolańczykom, oddaje im piłkę, nie potrafi tej presji wytrzymać, no i przez to niestety będziemy mieli problem z rewanżem, bo nie wydaje mi się, żebyśmy my w jakikolwiek sposób tutaj mieli szansę na to, żeby... Żeby ten wynik e, odrobić w Rotterdamie, no chyba, że mówię, zdobylibyśmy jedną bramkę, spróbowalibyśmy tu jeszcze ofensywnie e, podejść do tematu, może troszeczkę zaryzykować, może troszeczkę przycisnąć e, gospodarzy, bo 3 do 1 to jeszcze byłoby pewnie do odrobienia, no 3-0 to jest raczej nie do, nie do zrobienia. E, tym bardziej, że już bardzo mocno zmęczeni są nasi piłkarze. Alex Waję też z kontuzją, ale strzela bramkę, Hiszpan! No i mamy 3 do 1. Zejdziemy z tej e, mentalności, zamienimy ją na pozytywną z powrotem. Może tutaj jeszcze coś by się udało w Rotterdamie, żeby Inter tak zagrał w Rotterdamie jak gra dzisiaj. To może by się coś udało, bo oni naprawdę dzisiaj nie wyglądają jakoś specjalnie dobrze. Oni też mają taki bardzo średni ten mecz. E, natomiast no. 2-0 na Dekuib. Ja myślę, że to jest do zrobienia, tylko że kurczę, to będzie bardzo ciężko odrobić. Ale jest dramat cały czas. Jakby jesteśmy cały czas pod napięciem, tylko żeby Inter teraz nie zdobył czwartego gola, bo znowu nam to wszystko się zamieni, odwróci i. I będzie, i będzie kłopot! No! Piłkę wybija Alex Waje z linii bramkowej. Tu mieliśmy piekielnie dużo szczęścia. Niestety, Alex Waje tego nie dogra do końca. Wejdzie tutaj za niego Serdanowicz, który jest oczywiście lewym wahadłowym, no ale cóż, trzeba to słuchajcie zrobić. Damy sobie Osmana Largo za Gomesa I ja tutaj bym chciał, żeby w tym meczu Largo zagrał może troszeczkę wyżej, podejmował więcej ryzyka może jakieś podanie takie dobre tutaj by, by otworzyło drogę naszym napastnikom, zobaczymy mamy jeszcze 8 minut, panowie zaryzykujcie może jeszcze jakąś jedną akcję, no 3-2 to już byłby wynik, który by mnie naprawdę satysfakcjonował to nie był zły mecz po stronie Feyenoordu, absolutnie, na pewno większość piłkarzy nie zasłużyła na takie oceny jak ma, wydaje mi się, że można tutaj było w tym meczu troszkę więcej w Mediolanie uzyskać, ale teraz marzu rzut Inter, gdyby to złapał Billow, gdyby jakąś kontrę wyprowadzić, to może coś by z tego jeszcze było, ale Inter też się już nie spieszy. Carboni w pole karne, a i co? I mamy znowu uratowaną sytuację. Tym razem dialo z linii bramkowej. Mamy tutaj jeszcze goal line, ale widzimy, no nie widzimy właściwie, no ale gola, gola nie było. Kontuzja Garci, to jest w ogóle nieprawdopodobne. My będziemy kończyli ten mecz jeszcze w dziesiątkę. Trzy kontuzje w tym meczu. Dwóch wahadłowych lewych, to jest Hartman i to jest Waje. No i teraz jeszcze nam dochodzi. Kontuzja naszego, niestety. Prawego, odwróconego skrzydłowego, prawego młodego belgijskiego skrzydłowego, który w tym momencie zobaczymy, jakie to będą w ogóle terminy w sensie, no, jak to będą poważne urazy. Mamy 3-1. Na pewno nic nie jest jeszcze przegrane, nic nie jest jeszcze zamknięte. Na pewno na dekwipt będziemy chcieli powalczyć od samego początku, przycisnąć ten Inter i zrobić im krzywdę. Ale czy to się uda, to już jest pytanie, to już jest pytanie, no, na które odpowiedzi w tym momencie, oczywiście, dostać nie możemy dialo do Sterdanowicza. Dialo, Sterdanowicz. No zagraj tam jeszcze jedną piłkę w to pole karne, nie? Oczywiście strata Rinaldi to już w ogóle jest dwie minuty po czasie. Ten mecz powinien już zostać zakończony. Teraz tak mówię, no bo inter atakuje, ale Timber tam wyciągnął. No i tu będzie prawdopodobnie za momencik ten ostatni gwizdek arbitra tego meczu i będziemy to kończyć w dziesiątkę, w dziesiątkę 3 do 1 na wyjeździe. Ale to na pewno nie jest wynik, którego nie można odrobić. Wydaje mi się, że spokojnie tu możemy jeszcze jeszcze powalczyć, nie będziemy pracować tego zespołu naszego jakoś tak specjalnie mocno powalczmy, zróbmy jeszcze show na Decub, na ale to oczywiście w kolejnym odcinku, no i już patrzymy tę kontuzję. 3 dni nie jest źle, 3 dni nie jest źle, natomiast jeżeli chodzi o, 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 o Garcie, to tu mamy też 3 dni. Czyli jakieś mikro urazy na szczęście. Natomiast tutaj mamy herenwen jeszcze w lidze, i potem mamy rewanż na interze. U siebie, oczywiście, u siebie, oczywiście. Więc tutaj zagramy składem pewnie rezerwowym z herenwen. Natomiast z Interem, no w jutrzejszym odcinku, kiedy się spotkamy, będziemy chcieli powalczyć o dwubramkowe co najmniej. Zwycięstwo! Myślę, że jest to do zrobienia. Myślę, że nie było tak źle, jak wskazuje na to ten wynik. Myślę, że można tutaj było jeszcze coś więcej wyciągnąć, ale Zwaję dał nam nadzieję na to, że awansujemy do jednej, ósmej finału i tego się będziemy trzymać. Dziękuję serdecznie za odcinek. Pozdrawiam, życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć!